Cześć, witajcie w programie cyklicznym po majówce, która w tym roku była, no w sumie to trwała tydzień, więc była naprawdę długa. Działo się bardzo dużo. W sumie chciałem jakoś to zrelacjonować w formie wyników i tak dalej, ale stwierdzam, że w sumie było tego tak dużo, że wielu zawodników mogłoby poczuć się pokrzywdzonych, bo nie dałoby się ich jakoś nie pominąć. Dlatego odsyłam was do nas na stronę internetową. Tam albo dzisiaj, albo jutro znajdziecie porcję wyników z całego weekendu. No i tam będzie można sobie to wszystko zobaczyć. A tymczasem skupmy się może na tym, co będzie w najbliższej przyszłości, bo tutaj mam dla was trzy dosyć interesujące newsy. A w sumie to nie w przyszłości, bo jeden z tych wyścigów już trwa, no ale będzie jeszcze długo trwał. No bo tutaj mowa o Giro d'Italia. Ja muszę się przyznać, że w tym roku Giro d'Italia zaskoczyło mnie trochę jak zima drogowców, bo trochę tak, nie wiem, czy zaspałem, czy coś, ale budzę się w sobotę, patrzę, o, Giro d'Italia startuje, spoko. I w sumie, o, w Izraelu, no, spoko. Na Giro na razie jest, no, można powiedzieć, że trochę nudno, bo to są etapy sprinterskie oczywiście. One są bardzo fascynujące w końcówkach. Dla samych zawodników są bardzo ciężkie, bo warunki tam w Izraelu są też nie najłatwiejsze, bo jest bardzo, bardzo gorąco. No ale wiadomo, że jakieś tam najważniejsze ściganie w górach dopiero jest przed nami, przed zawodnikami, więc te najciekawsze kąski jeszcze na nas czekają. A jeśli mowa o Giro i o jakichś takich właśnie ciekawostkach, informacjach, wynikach, cyfrach itd., to w tym niezastąpiony jest jak zwykle Marek Tyniec, dlatego tutaj was serdecznie zapraszam do tego, żeby odwiedzać Facebooka Marka Tyńca, czyli Xauted, i nawet bardziej Marek sam zaprasza do tego, żeby śledzić jego Twittera, więc tam was też odsyłam, tutaj wam pokażę, jakie to są odpowiednie niki, żeby śledzić Marka właśnie w tych dwóch mediach społecznościowych, bo warto, bo to są ciekawe informacje, które nie każdy gdzieś tam wyłapie gdzieś z tych zwykłych takich mediów ogólnych, łatwo dostępnych. Dwie kolejne imprezy, o których chcę wam powiedzieć, to już są bardziej ze świata kolarstwa górskiego, a najbliższa z nich już będzie w ten zbliżający się weekend, czyli 12-13 maj, i mówię tutaj o Festival MTB Pomerania. To będą jakby dwa wyścigi, pierwszy z nich w sobotę to będzie czasówka w Pucku, a druga niedaleko Pucka to będzie drugi etap w niedzielę, i to nie będzie już czasówka, tylko to będzie zwykły maraton MTB. I taki mały mini festiwal, mini etapówka taka właśnie na północy kraju się odbędzie, więc można sobie skoczyć na weekend nad morze i przy okazji ogolić wyścig. Ciekawa opcja. Nie ujmując nic wyścigom na naszym lokalnym rynku, to teraz czas na takie solidne, prawdziwe MTB, bo chciałbym wam już zapowiedzieć powoli Puchar Świata, który zbliża się w Albstadt i będzie on od 18 do 20 maja. I ważne, żeby tutaj pamiętać o tym, że on trwa trochę dłużej niż normalnie, bo 18 maja będzie rozegrany w piątek wyścig Short Track, który będzie decydował o ustawieniu na starcie w niedzielnych wyścigach elity mężczyzn i kobiet. I to jest dosyć ważne, bo już nawet Nino Schurter mówi, że trzeba trochę się bardziej na te wyścigi nastawiać, że w nich właśnie sam Geyser może być mocny, ale że z kolei właśnie w Albstadt trasa jest taka, która niezbyt jest sprzyjająca Samuelowi. Nino mówi, że też nie jest to jego ulubiona trasa, ale już zaczyna sobie z nią coraz lepiej radzić. Więc myślę, że w tej edycji Pucharu Świata większym zagrożeniem dla Nino może być Matthew Van Der Poel i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo kolarstwo górskie jest nieprzewidywalne. Zobaczymy, co będzie. No i to by było na tyle. Trzy newsy kalendarzowe za nami. Wróciliśmy po majówce. No i zapraszam was na kolejny odcinek w środę. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!